Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Streama, to kolejny odcinek kariery Brightonem. Zbliża się koniec tego roku, na szczęście, więc żeby kolejny był szczęśliwy, zostaw łapkę w górę i suba. Inaczej to, panie, będzie jeszcze gorzej niż ty, ma. A nie było najlepiej. No to co? Wybaczcie, ale to jest mój chyba 6 odcinek dzisiaj, więc mózg nie działa już najlepiej, ale przechodzimy, słuchajcie, teraz do tego, co tutaj mamy, czyli spotkania z Evertonem, ale to nie jest koniec tego, co mamy zaplanowane na dzisiaj. Wydaje mi się, że porozglądamy się troszeczkę za wzmocnieniami składu. To, co mnie cieszy, no to ilość powołań naszych zawodników, to jest naprawdę piękna sprawa. No to w takim razie zobaczmy, jak tutaj wyjdziemy. No wydaje mi się, że wyjdziemy takim składem na Everton. Skoro daliśmy radę z Leicester, to czemu to, czym tu dysponujemy, ma nie podołać The Toffees? Więc zobaczmy. Czy chcę tutaj zrobić jakąś zmianę? Zadaję sobie to pytanie i przyznam szczerze, no kurczę nie, nie chcę, bo ci zawodnicy, na których stawiamy teraz, wyglądają naprawdę, naprawdę dobrze. Tak więc bez Luisa Dunka w kadrze meczowej po raz kolejny, no wymieńmy go na Fosu Mensaha, no ale jakby ta obrona wygląda znakomicie i nie mam tu powodów, żeby na nią nie stawiać. Dosyć blisko składu chciałbym, żeby także był ten nasz Belg, Wandhausen. Ha. Tylko za kogo? To jest bardzo dobre pytanie. Za Diawarę nie. Za Maregę. No za Danka by musiał być, no. No musiałby być za Danka, ale czy ja chcę Luisa Danka stąd wyrzucić? No trochę nie chcę, ale muszę, przyznam szczerze. Bo Wandhausen, mimo tego sharpnessu, jaki ma i tak dalej. Ale dobra, wiecie co, po prostu Wandhausen wejdzie w kolejnym meczu od pierwszej minuty, Dunk wejdzie sobie tu na ławkę. I tyle. Wydaje mi się, że z The Toffees spróbujemy zdecydować się na szybką symulację, albo dobra, ostatnio nam szło lepiej w tych normalnych, więc przejdźmy do tego. Troszkę zmęczony Holdgate i Elustondo, więc tutaj upatruję naszych szans, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no bo Everton oczywiście dysponuje naprawdę fajnym składem. Jest Pavon, Raul, to nie ten Raul, ale ten James, ale ten Alan, ale ten Andre Gomez, ale ten Proper, ale ten Luka Dean, więc to są naprawdę niebyle jacy zawodnicy. My jako kropki żółte, oni jako tradycyjne dla Evertonu kropeczki niebieskie, znaczy barwy niebieskie, bo no wiecie, o co chodzi. Tak więc zobaczmy, co będzie się działo w tym spotkaniu. Na razie nie dzieje się dobrze, bo bardzo blisko nas podeszli i ładnie klepią, ale świetnie teraz, powiem szczerze, Saliba poradził sobie i McAllister. No powiem tak, zmarnował troszeczkę, ale duet Nketiah McAllister to jest ogromny ból głowy dla Maregi. To jest naprawdę ogromny ból głowy dla Maregi, bo oni dobrze działają razem. I powiem szczerze, to jest kolejna, też zauważmy, że to jest kolejna bramka Ediego Nketiaha. Naprawdę, kiedy przedłużaliśmy go, czułem, że to będzie fajny transfer, no ale teraz to jest nasz najważniejszy napastnik w obliczu tego, jak Marega sobie radzi, a w zasadzie jak sobie nie radzi. No nic, zobaczmy, co będzie się tu działo dalej, ponieważ Ed Nketiah, no teraz nie wykorzystuję doskonałego podania od McAllistera, ale Argentyńczyk no jest topowym zawodnikiem naszej drużyny obecnie. Naprawdę stał się liderem i ta pozycja środkowego napastnika pasuje mu znakomicie. Jest zdecydowanie bardziej widoczny niż kiedy grał na środkowym pomocniku ofensywnym. Ryan, to było naprawdę wiele wnoszące zagranie do naszej gry. Cieszę się, że to zrobiłeś. Bardzo dużo akcji przechodzi przez naszego Iwa Bisumę. Z jednej strony mnie to cieszy, bo doskonale wiecie, że go lubię, ale z drugiej, no jego wybory ostatnimi czasy są przeze mnie mocno kwestionowane. Bardzo ładna akcja. Środek obrony nie zachował się najlepiej. To trzeba zauważyć. Troszeczkę nam się ci zawodnicy momentami rozjeżdżają i zostawiają gigantyczne przestrzenie pomiędzy sobą. Tam powinien pojawiać się ktoś jeszcze. Czy to albo trzeci obrońca, albo środkowy pomocnik defensywny. Ale doskonale wiemy, że jeżeli ja sprowadzę defensy... O Jezus, ale tam Trossard namieszał, jakby poszedł sam. No to byłaby szansa na pięknego gola. Doskonale wiemy, że schodząc środkowy pomocnik defensywny między zawodników nie kończy się też dobrze tutaj, bo to sprawia, że on bierze tą piłkę, holuje i często traci. Więc to jest duży problem. Ale widzicie teraz, bardzo mądrze porusza się ich napastnik, Raul. No niczym prawdziwy Raul González Blanco, ponieważ no naprawdę to nam rozmontowuje zespół. Koniec tej pierwszej połowy. No jak widzieliście, szans mieliśmy wiele. Ed Nketiah powinien mieć jeszcze jedną bramkę przynajmniej i troszeczkę martwi mnie to, że jej nie ma, ponieważ znane piłkarskie pożekadło mówi, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i tak rzeczywiście bywa. Więc
Trzeba uważać. Teraz świetna akcja lewą stroną. Na szczęście byliśmy w stanie wygnać tego zawodnika, Pawona. Ale trzeba uważać, bo oni cały czas są w naszym polu karnym. No i słuchajcie, to jest coś nie tak, że środkowy pomocnik strzela nam dwa gole. To pokazuje tylko, ile on ma przestrzeni, żeby wejść z głębi w pola i jakby jaką ma łatwość w poruszaniu się po boisku. To jest bardzo zły znak. No nic, panowie, postarajmy się gonić. Ile razy, ile sytuacji musimy mieć, żeby strzelić gola, chłopaki? Bo naprawdę ta nieskuteczność mnie drażni. No nic, zaraz będziemy dokonywali zmian. Edin Nketiah, jak blisko było. Dobra, czas na zmianę. Edin Nketiah zostaje, Trossard zejdzie z boiska. Tutaj wyjdzie Marega. Liczę na to, że on będzie wreszcie w stanie parę tych sytuacji zamienić w bramki. I zastanawiam się, czy chcemy zmienić coś w środku pola. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tutaj wprowadzimy Haidarę. Więc to są na razie dwie zmiany. Mam w głowie to, że wejdzie jeszcze Callum Hudson-Odoi, no ale na razie jeszcze to nie jest ten moment, żeby Anglika tutaj wprowadzać. Tak więc zobaczymy, jak to będzie się prezentowało w najbliższych około 10 minutach. Jeżeli nie będziemy w stanie nic tutaj pozmieniać, no to jeszcze, tak jak mówię, wejdzie Callum Hudson-Odoi. No Marega, piękne podanie do McAllistera, tak jest! No znakomicie ostatnimi czasy radzi sobie Argentyńczyk. Ja wiem, że to nazwisko wygląda dziwnie, kiedy mówię, że jest Argentyńczykiem, ale jest, no więc jakby nie będę z flagą przy nim dyskutował, bo zakładam, że wszystko jest tutaj dobrze w tym temacie. Marega wprowadził dużo ożywienia do tego naszego ataku. Widać, że drużyna wierzy, że możemy tutaj zwyciężyć, ale słuchajcie, nie można przy okazji się odsłaniać. O tym musimy pamiętać. Eddie, wydaje mi się, że ty zejdziesz i tutaj wprowadzimy sobie jeszcze Calluma Hudsona-Odoia. No chyba, że on może wejść na tę pozycję. Może. Więc McAllister zostanie na dziesiątce. Callum na atak. I to jest wszystko, co możemy zmienić, prawda? Tak jest, niestety. Niestety mamy tutaj cały czas limit zmian, taki zresztą jak jest Premier League w rzeczywistości. Szkoda, że w innych ligach nie ma zmian więcej. Ładny odbiór teraz Franka Kessiego. Marega musiał chwilkę zaczekać, ale teraz możemy już spokojnie atakować, iść dalej. Nketiah. Jeszcze gdyby ta piłka przeszła do McAllistera, to naprawdę wierzę, że mielibyśmy tutaj kolejną bramkę zawodnika oznaczonego z numerem 10, który naprawdę na tą dziesiątkę zasługuje. Gorzej, że nie mamy tej zmiany ostatniej zrobionej, a szkoda. Zobaczmy, może jeszcze bez tej zmiany będziemy w stanie strzelić gola. Tam było podanie do Maregi dużo wcześniej do zrobienia. Niestety nikt się na nie zdecydował. Haidara, ładnie, spoko, tylko... No nie wejdzie już niestety na boisko... Callum Hudson-Odoi, ale i tak jestem zadowolony, słuchajcie, jeden punkt wywalczony i to naprawdę wywalczony, słuchajcie, to było wyszarpane, to było coś, to jest coś, czego nie robiliśmy jakiś czas temu. Muszę przyznać, że jestem zdruzgotany. Chciałem tylko powiedzieć szczerze, co mi na wątrobie leży. Chcę tylko pomóc drużynie i całemu sztabowi. A tutaj nagle Weltman dostaje opaskę kapitańską, zamiast podziękowań dostaje karę. To nie w porządku. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, bo Luis, ty dalej jesteś kapitanem, ale no z całym szacunkiem, bez ciebie w składzie wygląda to dobrze. Jakby to nie są słowa, które chce usłyszeć piłkarz, ale to jest prawda, przed którą on musi stanąć. A my przed meczem z West Hamem mamy teraz bardzo dużo czasu. Cieszy mnie to, bo będzie można chłopaków przytyrać. Tak więc, panowie, tutaj robimy tak. Będziecie mieli dzień wolny. Tu już w takim razie wchodzimy w treningi. Tutaj dostaniecie regenerację. Treningi. Regeneracja i dzień wolny przed meczem. Chociaż wiecie co? Nie. Tutaj wolę, żeby był odpoczynek, a tutaj regeneracja. Żebyście już byli na zgrupowaniu, już żebyście się skupiali. Tak więc teraz dajemy im troszkę luzu, niech chłopaki odpoczną, dwa dni wolne, no i wchodzimy do ciężkiej roboty. Roboty, którą chciałbym, żeby głównie wykonywali ci zawodnicy, którzy są piłkarzami rezerwowymi, bo to jest dla mnie ważne, żeby ich też troszeczkę tutaj popodnosić. Van Housen jest na reprezentacji, no ale tutaj reszta, mam nadzieję, że będzie odpowiednio pracowała. Tak więc trening, jeszcze raz trening. To jest istotne, panowie, żebyście tutaj mocno się rozwijali. Humphreys został sprzedany, cieszy mnie to bardzo. Na ten Van Hecke,
odchodzi i odejść nie może. No Bournemouth to już jest naprawdę doskonała propozycja. W ogóle AZ Alkmaar dla młodego Holendra, jak znalazł, to by było naprawdę cudowne miejsce do rozwoju. No mam nadzieję, że Bournemouth go przekona, bo może da mu angielską pensję, może tam chodziło o pieniądze, może po prostu woli zostać w Anglii ten zawodnik, no ale pewne jest, że jest piłkarzem, którego my nie widzimy u siebie, więc fajnie, żeby tutaj on wziął to pod uwagę i poszukał sobie innego miejsca pracy, bo my mu dajemy wolną rękę, nawet nie negocjujemy jego pensji, słuchajcie, nawet tutaj nie negocjujemy jego ceny, po prostu jesteśmy gotowi na to, żeby on odszedł i tyle. Dobra, czas na mecz z West Hamem. Wydaje mi się, że Młoty nie radzą sobie najlepiej, tak jest, oni są w strefie spadkowej, tak więc tutaj naprawdę z dużym optymizmem patrzę na to spotkanie, a Van Hecke chciał zostać rzeczywiście w Anglii i został. Weltman, plan rozwoju, czyli jeszcze nam się tutaj rozwija ten zawodnik. Powiem szczerze, no nie będę teraz już go tutaj za bardzo na niego stawiał, jeśli chodzi o ten rozwój. Rozważę Twoją prośbę. Ja zdaję sobie sprawę, że dla niektórych sprzedaż Weltmana mogłaby być błędem, ale tak jak mówię, no ja chciałbym, żeby Luis Dunk został w naszym zespole. Naprawdę chcę, żeby on został, więc dlatego sprzedaję po prostu, dlatego decyduję się na sprzedaż Weltmana. Van Housena chciałbym w tym składzie zobaczyć, tak samo jak Lamptey'a, więc troszeczkę tu kombinujemy z obroną, ale też nie wydaje mi się, żeby to jakoś strasznie negatywnie miało wpłynąć na zespół. Marega w tym meczu wystąpi, McAllister w tym meczu wystąpi, nie wystąpi, on zacznie z ławki. Tutaj chciałbym zobaczyć Kaluma Hudsona-Odoja od pierwszej minuty na rozgrywającym i chciałbym, żeby Haidara też zagrał za Iwa Bissoumę, niech będzie. Tak więc w ten sposób to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że to jest skład cały czas mocny, z ławką naprawdę solidną także, żeby tutaj zwyciężyć w tym spotkaniu. Pozwolę sobie szybko przesymulować to spotkanie, bo naprawdę liczę na to, że tu wygramy i się przeliczyłem. Mogło być jeszcze gorzej, nie wykorzystali karnego, ale mieliśmy swoje okazje, to jest najgorsze, wiecie, to jest najgorsze, że mieliśmy swoje okazje i że po prostu nie wykorzystaliśmy ich, no. To druzgocząca porażka, naprawdę druzgocąca, bo to są spotkania, w których ja liczyłem, że będę mógł oddać stery zespołu, jakby stery zespołu komputerowi, a niestety tak się nie dzieje. Szkoda. Mundiza mało gra, no. Nie będzie grał więcej, jakby to jest zawodnik, którego wzięliśmy, wiedząc, że on nie będzie grał więcej i wszyscy zdawali sobie z tego sprawę, po prostu to miało być uzupełnienie składu na teraz i miałby to być czas dla Modera. Moder ma treningi, ma wszystko, mam wrażenie, że no nie rozwija się tak, jakbyśmy tego troszkę od niego oczekiwali. Zresztą zobaczmy, jak tutaj właśnie wyglądają nasi zawodnicy, jeśli chodzi o rozwój, bo może już trzeba coś pozmieniać znowuż, więc idąc w dół, Connolly nas nie interesuje, Karol nas nie interesuje, Marega nas nie interesuje, bo on chyba dobił już po prostu do sufitu, tak jest, więc on sobie jedzie na tym zrównoważonym. Humphries nas nie interesuje, Edin Ketiach, plan rozwoju dla niego, zobaczmy, on jest w złej formie, to ja naprawdę nie chcę wiedzieć, co Edin Ketiach będzie robił, jak będzie w formie dobrej. Dajmy mu szpicę, bo ona będzie trwała troszkę krócej. Trossard, czy przedłużamy z nim kontrakt? Powiem szczerze, że to jest zawodnik, które odrobinę trochę mnie irytuje, no. Jakby nie czuję wielkiej potrzeby pozostawiania go w zespole, ale jakiś mam taki wewnętrzny bunt przed sprzedaniem go, nie będę ukrywał. Dobra, ty jesteś na fałszywym skrzydłowym, świetnie, więc to nas nie interesuje. Madueke, co ty teraz robisz, chłopie, ze swoim życiem, powiedz mi? Trenujesz pod napastnika tak, jak miałeś trenować, czyli wszystko się zgadza. Zlecimy ci przedłużenie, bo ty grasz trochę za małe pieniądze, nie? Więc to jest moja propozycja, super, no i już jest zadowolony Madueke. Czerki, tylko plus 1 w tym Villarreal, ale spokojnie, dajmy mu jeszcze czas, on ma 18 lat, więc też o tym pamiętajmy. McAllister, już zleciłem ci przedłużenia, szkoda, bo chciałbym ci dać podwyżkę, mordo, bo naprawdę na to zasługujesz i radzisz sobie znakomicie. Dostaniesz w tym momencie, kolego mój drogi, zrównoważonego, bo chciałbym, żebyś jeszcze tam pracował. Dobra, Moldby, box to boxa ty masz, czy nie masz box to boxa? Masz box to boxa, czyli te plany są utrzymane cały czas, więc tutaj nie ma na razie co nad nimi się bardziej rozwodzić, mam wrażenie, bo każdy robi
to, co do niego należy. Ty masz co? Bo nie wiem w sumie, czy tobie coś dawaliśmy. No nie dawaliśmy. Więc ty dostajesz box to boxa. No i liczę na to, że to będzie dobrze działało. Tak więc na razie te plany rozwoju są w moim odczuciu dobrze ustawione. Możecie mi napisać, słuchajcie, czy ja je powinienem często zmieniać, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że po prostu one są ustawione i zawodnik z tym jedzie i co dwa tygodnie, nawet jeżeli mu wzrośnie ta cena ogólna, to nie muszę mu dawać nowego, tylko on jakby idzie cały czas w tę ścieżkę rozwoju, która jest wyznaczona. Dobra, panowie, zrąbaliście poprzedni mecz, przykro mi, więc tutaj wracamy do naszej obrony wyjściowej. Lala także tu wraca, Hajdara, no w zasadzie wracamy po prostu do tego składu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Kalum, Hudson, Odoi tu, no i tutaj chciałbym zobaczyć, nie, jeszcze inaczej. Tutaj zobaczymy sobie McAllistera, a tu zobaczymy sobie Nketiaha. I spoko. Czy chcę kogoś tu wprowadzić z ławki sobie? No na razie chyba nie chcę. Na razie chyba zostanie to w ten sposób. Chociaż nie, ja wolę Van Housena sobie dać. Mimo że jest lekko zmęczony, to ja widzę dla niego miejsca. Tak naprawdę na fosu Mensaha widzę najwięcej miejsca. Jest dobrze. Ten składzik w takim razie wyjdzie na mecz ze Srokami. To spotkanie zobaczymy sobie w ramach symulacji, ale na samym początku warto by było zastanowić się, słuchajcie, nad tym, jak ma wyglądać okno transferowe. Przede wszystkim globalna sieć transferowa, wytyczne i chciałbym, a nie, mamy tę wytyczną ustawioną, więc liczę na to, że będziemy tutaj znajdowali rzeczywiście zawodników, którzy nas interesują, ale chciałbym, żeby to była, wiecie co, jednak klasa światowa, a nie jakieś inne pierdu, bo tak to nam znajduje taki szrot, że ja naprawdę nie mam pytań, więc zobaczmy wytyczne. I chciałbym, żeby to była edytuj wytyczną, atrybuty klasa światowa, albo inaczej, niech to będzie członek podstawy jedenastki. O, to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. No i okej, jest zapisane, więc liczę na to, że będziemy to mieli fajnie zrobione. Dobra, panowie jesteście w formie, to mnie cieszy. Ja jednak chciałbym zobaczyć, jak wygląda teraz nasza lista transferowa. I czy tak naprawdę ja chcę kogoś do tej listy dokładać, czy może nie jest tak, że ja chciałbym po prostu... Czy ja nie mam wyznaczonego jednego celu, na którym się skupiam i że ten Cody jest zawodnikiem, którego chciałbym widzieć. Ja wiem, że to jest troszeczkę Louis Dunk, ale to jest Louis Dunk na sterydach. Ja uważam, że to jest duży upgrade dla naszej obrony względem Weltmana, bo taka ilość cech świadczy o tym, że to będzie zawodnik doskonały dla nas. Tak uważam, naprawdę. Że taka ilość cech po prostu piechotą nie chodzi i wydaje mi się, że to jest dwóch zawodników, których chciałbym do nas ściągnąć. Że Ward-Prowse i Connor Cody to jest dwóch piłkarzy, którzy wynieśliby nasz zespół na wyższy poziom, tylko jeżeli ja bym skupił Warda-Prowse'a, no to co wtedy? Wtedy prawdopodobnie, a w zasadzie na pewno, trzeba by było pożegnać Diawarę. No wątpię, żeby Hiszpanie Diawarą byli zainteresowani, więc trzeba będzie się zastanowić, no bo jakby... W innym wypadku to będzie duży problem. No nic, czekamy. To jest też taki moment, w którym no patrzymy, czy ta formuła tych zawodników, których mamy, ma jeszcze sens, czy też powoli się nie wyczerpuje, mimo że to jest dopiero nasz drugi sezon, ale nie chcę wpaść w tej karierze troszeczkę... Z jednej strony nie chcę wpaść tutaj w taki ciąg, że będziemy ciągle kupowali, sprzedawali, bo zdaję sobie sprawę, że adaptacja to jest proces i tak dalej. Ale z drugiej strony nie chciałbym tutaj wpaść w taki, wiecie, martwy ciąg, że my ciągle dajemy jeszcze szansę, bo mam wrażenie, że ja tak bardzo często w karierach robię, że za bardzo wierzę w zawodnika, za długo go trzymam. Tu mam wrażenie, że z Weltmanem może byłem troszkę zbyt pochopny i dużą lojalność wobec Luisa Dunka ja tutaj wykazuję. Może zbyt dużą. Ale z drugiej strony Weltman by się nie załapał wtedy i tak, gdybyśmy kupili kogoś lepszego, więc możliwe, że Louis Dunk także się z nami pożegna, tylko wtedy warto by było dać mu jakiś fajny zespół. Oj, szkoda, liczyłem, że zobaczymy tutaj już pierwszą bramkę dla naszej drużyny. No, podoba mi się to, jak na nich usiedliśmy, jak zaczęliśmy fajnie atakować, no ale nie zmienia to faktu, że po 25 minutach już zaraz wynik utrzymuje się bez bramkowy. No dobra, zobaczmy, co się tutaj wydarzy, bo czuję, że może się wydarzyć coś złego. Na szczęście Ryan łapie piłkę bez problemu w ręce. No i tak patrzę na te oceny, ale zaraz dopiero będę mógł to zrobić, bo akcja jest dosyć wartka pod naszym polem karnym. No William Saliba znowuż jest liderem tej defensywy. Wreszcie młody Francuz zaczyna grać dojrzalej i także jest naprawdę dobry. No a powiem szczerze, że Marega nie robi nic poza irytowaniem. I to mnie powoli zaczyna martwić.
bo gościu, który świetnie radził sobie w zeszłym sezonie i który udowadniał swoją klasę wielokrotnie. Mutu. Który udowadniał swoją wartość wielokrotnie. No nie działa, nie gra dobrze. I wydaje mi się, że powoli trzeba będzie mu dać jakiś sygnał, że chłopaku, albo się ogarniasz, albo nie grasz. No jakby taka jest kolej rzeczy. I ten sygnał dostanie już teraz. Bo jeżeli ten atak tak wygląda, no to sorry. McAllister wchodzi wyżej, a tutaj chciałbym zobaczyć Trossarda na tej pozycji. W ten sposób to będzie wyglądało. Musa Marega może być niezadowolony. Mało mnie to interesuje. Ostatnio Nketiah z McAllisterem dali nam wiele radości z przodu, więc liczę na to, że tak będzie i tym razem. I że będzie się z czego cieszyć, po prostu. No, mam taką szczerą nadzieję. Na razie nie wygląda to dobrze. Naprawdę, na razie to nie wygląda dobrze. Wjeżdżają w nas jak w masło. Świetnie Kenny Lala zatrzymał niezwykle groźną piłkę. Dobra, panowie, no zacznijmy atakować, tak jak z Arsenalem, bo to wtedy wyglądało znakomicie. No, podoba mi się ta piłka, którą rzucił Williams, ale niestety tylko mi się mogła podobać ta piłka, bo potem nic więcej się nie wydarzyło. Mam wrażenie, że przegrywamy bardzo mocno batalię w środku pola, że tam to nie wygląda po prostu dobrze, ale nie mam pomysłu na to, no, jakby jak dorzucić tutaj kolejnego środkowego pomocnika. No co mielibyśmy zrobić? Jakby, no żeby było aż za gęsto chyba. No nic, zobaczmy, bo ładnie uciekał Edin Ketiach, niestety nie został obsłużony. Teraz Nketiach nie dał rady, no panowie, źle to wygląda. Nketiach też schodzisz z boiska, Madaukę tutaj wejdzie sobie. I została nam ostatnia zmiana. Wprowadzimy sobie tutaj Lampteja. Nie na... w ten sposób. Lampteja na prawą stronę sobie wprowadzimy. No i mam nadzieję, że to jeszcze przyniesie nam jakieś zamierzone rezultaty, chyba że w ogóle ta zmiana się nie dokona jak zwykle. No bo wiemy, że często niestety ta piłka nie lubi wychodzić za boisko. I tak jak wielokrotnie już to mówiłem, sam pomysł tej symulacji jest super i działa to bardzo szybko, działa to fajnie, jeżeli chodzi o wejście do meczu, wyjście. No tak, te symulacje, jeżeli chodzi o rozwiązania, są naprawdę niezwykle ubogie. I tak naprawdę ja ich używam głównie po to, żeby móc rotować zawodnikami, po to, żeby się nie męczyli i byli zadowoleni. No nie wygramy tego meczu. Nie wygramy tego meczu, zaraz spadnie druga bramka. Tak mi to wygląda. A na pewno już ta piłka... Jeżeli nie wpadnie bramka, ta piłka nie wyjdzie, bo jakby ja już widzę, jakby poznaję ten schemat mniej więcej. I jeżeli my w ogóle piłkę zobaczymy, to będzie dobrze. Czekajcie, znów, ale ja chcę zmiany. Chcę, żebyśmy panowie przeszli na turbo ofensywny, bo mi się to nie podoba. Więc nawet jeżeli nie wejdą ci zawodnicy, to my jeszcze ich tu przyciśniemy w ten sposób. Sumarek jest ok. No Lala nie. Lala pójdzie sobie tu w ten sposób. Ok. Trossard, Saliba, ok. Czyli tutaj powinien wejść sobie Callum Hudson-Odoi na ostatnie minuty. I to się lekko cofnie na siny i w ten sposób zobaczymy. No wątpię, żebyśmy byli w stanie wejść, żeby jeszcze weszli na boisko ci zawodnicy, ale zobaczymy. No przechodzimy na ten turbo ofensywny. No mam wrażenie, że szybciej zaczęły się te nasze kropki poruszać, ale nic z tego nie wynika troszeczkę, bo dalej... No zobaczcie, no Trossarda, jak leniwie podchodzi do tej piłki. No ale teraz przechwyciliśmy i zobaczmy, może... No Trossard jest beznadziejny. To jest chyba mecz, po którym ja się decyduję, że my go sprzedamy. Bo jeżeli mamy pójść naprzód, to nie możemy mieć takiego Trossarda. No po prostu nie możemy, no. Bo on nie wnosi nic do gry. On, no wygląda fatalnie ten Trossard. To jest ciężka decyzja. Naprawdę, to jest ciężka decyzja, żeby go sprzedać, ale uważam, że to jest decyzja, którą podjąć absolutnie musimy. I ją podejmiemy. No zobaczcie, Trossard, 6,20 średnia ocen, jedna bramka w Premier League. Przypominam, że poprzedni sezon też zdaje się, że nie był najlepszy dla Belga. No daj dojść sobie transfer, dodajemy go do bloku transferowego, bo ja nie widzę dla niego, ja naprawdę nie widzę dla niego tutaj, słuchajcie, miejsca, no przyznam szczerze, jest co poprawić, William, ty dobrze o tym wiesz, Frank Kessie, proszę bardzo, dokonał tutaj rozwoju na tym box to boxie,
I teraz zajmie to dużo czasu, teraz wszystko zajmie mu dużo czasu, na to wygląda. No nic, no to w takim razie bądź tym box to boxem, no i mam nadzieję, że w pewnym momencie się nam odblokujesz i jeszcze pójdziesz troszeczkę do góry. No nikt nie ma jeszcze tej strzałeczki, że w ogóle nam się już nie będzie rozwijał, więc no zobaczymy. Panie trenerze, jestem zdziwiony. Co ja ci mam powiedzieć? No tylko sprawdzam możliwości, bo taka jest też prawda, że jeżeli nie pojawi się żadna fajna, no to zwyczajnie cię nie sprzedamy. No ale jestem niezadowolony, bardzo jestem do niego niezadowolony. Ajajajajaj, no nic, czekamy w takim razie na to, co przyniosą nam kolejne dni. A przyniosą mecz z Crystal Palace, no to jest taki must win dla nas, nie? To jest jakby, to jest mecz, w którym trzeba zdobyć 3 punkty. I jakby nie zakładam innego scenariusza, tak więc symulujemy sobie tutaj całość. Jeden trening tam był niezrobiony, ale w tym momencie, słuchajcie, jakby przy tym pożarze, który mamy, ja nie będę myślał o tym jednym treningu, będę myślał o tym, jak zestawić drużynę. I chcę ją zestawić w ten sposób, że tu zagra Haidara. Zobaczymy to rozwiązanie. I tu chciałbym, żeby zagrał Timothy w Osumensach, ponieważ wierzę, że on da sobie radę. Ostatnio miał naprawdę niezłe oceny z tego, co widziałem. Tam rzuciłem okiem, więc w Osumensach będzie tutaj. Van Housen sobie wskoczy. Nie wskoczy. Po prostu tak zaczniemy i zobaczymy. No, wiem, że rzadko wykorzystuję tego Kaluma Hudsona-Odoi. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale no chciałem powiedzieć, że w tej formacji to działa, chociaż ta formacja też tak średnio działa, więc sami rozumiecie. Ten mecz wygrywamy 1-0 i kto strzelił? McAllister z kontuzją, cudownie, a strzelił bramkę Eddie. No Eddie, słuchajcie, jest w formie niebywałej. Ja wiem, że tam komputer określa ją jako zła, ale obiektywnie, no to bez Eddiego Nketiaha, to ja nie wiem, czy my mielibyśmy jakieś punkty. Prognozy nie są obiecujące, jeżeli chodzi o budowanie marki. Ryan, plan rozwoju, ok, czyli tutaj musimy to zobaczyć, więc Matthew Ryan ma plan rozwoju, no już chyba wyczerpany. No i to, co istotne, warto by było przedłużyć mu kontrakt, bo na razie ja nie wybieram się po innego bramkarza. Zresztą, zanim przejdziemy do tych negocjacji, no to sami zobaczcie na statystyki. Jak na to, jak radzi sobie nasz zespół, to on naprawdę nie jest w złej dyspozycji. Dlatego też ja chcę z nim przedłużyć kontrakt. Fajnie oceniony jest to zawodnik. 52 tysiące będzie zarabiał. No i super, no i świetnie, no i to mi się podoba. Wydaje mi się, że z Van der Voortem także możemy, czy tam jak on się nazywa, możemy przedłużyć kontrakt, żeby był troszkę bardziej szczęśliwy, bo wtedy może będzie się lepiej rozwijał. No w tym sezonie zresztą już na niego narzekać nie możemy. Sumary jest gotowy do ewentualnej zmiany pozycji na środkowego obrońcę i to jest coś, nad czym się warto zastanowić, czy my nie powinniśmy tego zrobić. Inaczej, jeżeli go zmienimy na środkowego obrońcę, to on i tak będzie mógł być SPD bez problemu, tak jak rozumiem. A dzięki temu możemy go jeszcze bardziej rozwijać tutaj w tych segmentach, więc będziemy go rozwijali pod stopera, ale myślę, że Francuz bez trudu będzie mógł być naszym środkowym obrońcą także. Comiesięczny raport zwiadowczy, to nas oczywiście interesuje, ale na pierwszy rzut oka nie mamy tutaj nikogo, kto mógłby dostać się do naszego zespołu, kto mógłby nas w jakikolwiek sposób zainteresować, tak więc przez przypadek jednego przypisałem, jak to ja. Dobra, tak więc co nas teraz czeka? Po tym Crystal Palace zaraz zobaczymy. Mamy też raport o juniorach, ale jak na razie nikt nie sygnalizuje, że chce odejść, a wszyscy mają włożone tutaj plany, więc ten Middleton wygląda całkiem przyzwoicie, więc dajmy mu teraz rozwój jako cofnięty rozgrywający, więc chętnie na niego postawię. No powiem wam szczerze, że tych trzech obrońców wygląda naprawdę tak całkiem okej. No nic, zobaczymy, jak oni będą sobie w tej szkółce juniorów radzili. Dodatkowo, na ile wypadł nam McAllister, bo tego w końcu nie sprawdziłem. 6 dni tylko. To mnie cieszy. To mnie cieszy, że nie jest to jakiś gigantyczny uraz. Symulujemy sobie oczywiście wszystkie treningi. Menadżerem miesiąca został The Best Manager według FIFA, czyli oczywiście Jurgen Klopp. A my czekamy na mecz z Burnley. Burnley jest pod nami w tabeli. Ja wierzę, że z tym Burnley to wygramy, tak samo jak w poprzednim meczu. Sumary, jak widzicie, doskonale radzi sobie na tej pozycji. Więc tu, przyznam szczerze, nic nie zmienimy w meczu w porównaniu z meczem poprzednim. Po prostu wejdźmy i wygrajmy, proszę. Oni mają Bakayoko. To jest jemu Bakayoko, naprawdę? Wygrywamy 2-0. Haidara strzela. Strzela McAllister, więc ten zestaw działa naprawdę znakomicie. Ale czy oni tam mają rzeczywiście TMU Bakayoko? No ja muszę aż to zobaczyć. Szefie, jeśli nie będę, to co?
To co, jeżeli nie będziesz, to co? To co, nie będziesz strzelał, nie będziesz dobrze grał w piłkę i tak tego nie robisz, spadaj stąd, naprawdę. Bo gościu nie pokazuje nic na boisku, nie dajemy go do kadry i wygrywamy. Wygrywamy z palcem w nosie ostatnie dwa mecze, a założę się, że gdyby on tam był, nie byłby tak skuteczny jak McAllister, nie dawałby temu zespołowi tyle co Hajdara. Naprawdę grzeją mnie takie wypowiedzi. Naprawdę grzeją mnie takie wypowiedzi i teraz już tracę wszelkie w ogóle wyrzuty sumienia, jakie miałem z tym, żeby gościa wywalić z zespołu. Dobra, tutaj dajemy trening. Tutaj panowie dajemy wam regenerację przed meczem. Tu macie odpoczynek, tu macie trening. Więc teraz mocniej przyciskamy podczas tej przerwy reprezentacyjnej, ale robię to dlatego, panowie, żebyście kiedyś na tą kadrę pojechali. A jak będziecie tutaj siedzieli na tyłkach i nic nie robili, to na tą kadrę się nigdy nie dostaniecie. Taka jest prawda, więc pracować mi tutaj i nie gadać. Czy to jest zespół, który chce, żeby tutaj w ogóle pracował? Nie, nie chcę, bo nie chcę tutaj mieć Mondiego. Wolę, żeby to był ktoś inny, a nie wiem trochę, kto by mógł to być inny. No nie, to niech będzie on, niech będzie on. W takim razie zostaniemy przy tym. No i trenujemy, panowie, trenujemy! Praca, praca, jeszcze raz praca. Zobaczymy więc, co z tej pracy wyciągniecie. Bo przed nami mecz z Manchesterem United. Dzień dobry, wiem, że jest pan. Wiecie, że niezadowoleni chłopaki. Niektórzy wątpią. Zajmę się tym. Luis Dunk jest sfrustrowany, ja mu się nie dziwię. Ale kurczę, no słuchajcie, to działa, nie? To jak gramy teraz działa. Może grać również jako środkowy pomocnik defensywny Van Housten, ale teraz my robimy, słuchajcie, taki myk, że on będzie środkowym pomocnikiem defensywnym, ale my już zmieniamy pozycję na środkowego obrońcę. Mam nadzieję, że to mu jakby zablokuje, że on może grać i na SPO, i na SPD, a dla mnie to jest zawsze nominalny środkowy pomocnik, znaczy dla mnie to będzie zawsze nominalny środkowy obrońca. Co do tego w ogóle nie mam żadnych wątpliwości, ale chcę, żeby był jak najbardziej uniwersalny, żeby piłka mu nie przeszkadzała. Tak więc słuchajcie, zbliżamy się powoli do meczu z Czerwonymi Diabłami. Nie będzie to mecz łatwy, nie będzie to mecz przyjemny, coś czuję, ponieważ to jest taki Manchester, jakim chcieliby go oglądać kibice United, czyli wydaje mi się, że tutaj mówimy o zespole bardzo wysoko w tabeli, tak jest trzecia lokata, ale to jest taka trzecia lokata, gdzie do Liverpoolu brakuje naprawdę niewiele, do Manchesteru City brakuje naprawdę niewiele, więc to będzie turbo ciężki mecz, słuchajcie. To będzie naprawdę przerąbanie, ciężkie spotkanie, a ten Watford jest bardzo wysoko i to mi się nie podoba, dlatego że ja liczyłem, że ten Watford no będzie do wyciągnięcia ten Sar, a teraz czemu on ma do nas odejść? No sami rozumiecie. Oferta transferu za Trossarda z Interu Mediolan, proszę bardzo, no lubił nas w tym Mediolanie. Negocjujmy, słuchajcie, bo to mnie naprawdę interesuje, żeby z nim się tutaj jakoś dogadać. Zaproponuj nową kwotę, nie, wymiana piłkarzy, bo tu możemy już myśleć o kimś fajnym na wymianę. Brozowicz byłby zawodnikiem bardzo interesującym, jednak no on jest za wysoko tutaj oceniany. Christian Eriksen raczej nie chciałby do nas przejść. Raja Nainggolan, no to już nie jest niestety ten bieg. Mario, Jean-Mario to nie jest to, czego szukamy. Skrzydłowych to my mamy. Skrzydłowi nas nie interesują w tym momencie zupełnie, przyznam szczerze. No chyba, że Lucas Moura, ale raczej nie. To co, środkowi obrońcy? No John Stones, ale on nie będzie chciał zmienić swojego uposażenia. No chyba, że John Stones jest niezadowolony z tego, jak mu idzie w Anglii, będzie chciał do nas przejść, ale ja wolę szczerze, nie chcę Johna Stonesa. To może powiem sobie to w oczy, że chcę po prostu pieniędzy. Tylko chcę pieniędzy trochę więcej. Jest do sprzedania oczywiście Trossard, ale wydaje mi się, że oni są w stanie dać więcej. Słuchajcie, mnie nie interesuje, albo dobra, procent, ale troszkę więcej hajsu. Oj, Conte. To w takim razie bez procenta, ale jeszcze więcej hajsu. Zobaczmy, to powinno przejść i to przechodzi. 37 milionów za typa, który nic nie gra. Dla mnie bomba. To mi się podoba.